Dzisiaj będzie bardziej o kanale i o mnie, a mniej o architekturze. Skąd się wziął wideoblog Architecture is a Good Idea? Kiedy zaczynałem moją pracę nauczyciela akademickiego, jednocześnie miałem nadzieję, że studenci będą mi zadawać pytania, ale także się tego bałem. Miałem nadzieję, ponieważ wiedziałem, że ten moment, kiedy dostanę pierwsze pytanie, będzie oznaczał, że ten student, który je zadaje, mnie słucha. No ale bałem się. No bo jeśli by to było pytanie, na które nie znałbym odpowiedzi, to trochę kicha. No. Prędzej czy później ten moment, i to prędzej niż później, ten moment przyszedł i padło z sali pierwsze pytanie do mnie. I cieszyłem się z dwóch powodów. Przede wszystkim to nie było pytanie, czy możemy już iść, albo czy skończymy wcześniej, tylko to było naprawdę pytanie związane z tym, o czym mówiłem. A mówiłem wtedy o francuskim baroku, e, to znaczy, że studenci nie dość, że mnie słuchali, to jeszcze coś tam powiedziałem takiego, że ich zainteresowało. No, a z drugiej strony, to ta druga rzecz, która mnie ucieszyła, nawet bardziej, no to znałem odpowiedź na to pytanie, więc nie było ani trochę kichy. I to był moment przełomowy. Wtedy zrozumiałem, że architektura to nie jest tylko coś, co mnie interesowało od dziecka, ale że to jest pasja, którą można się dzielić. I że ja w tej sali przed tą, z grupą dwudziestu paru osób, kiedy opowiadam o tej architekturze, to mogę ich tym zaciekawić. Tą rzeczą, która jest dla mnie najciekawsza na świecie, mogę się nią z nimi podzielić. Dzisiaj mija dokładnie rok, od kiedy moją pasją architekturą dzielę się z Wami na kanale, na wideoblogu Architecture The Good Idea. Bardzo dziękuję, że oglądacie moje filmy. Cieszę się z każdego komentarza, z każdej łapki w górę, z każdego lajka like na Facebooku. Nasz wideoblog ma już ponad 6500 subskrybentów, ponad 3000 lajków polubień na fejsie. Eee, nigdy się nie spodziewałem, że wideoblog o architekturze może mieć taką popularność. Bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania naszych filmów także w przyszłości. Już niedługo będziemy mieli bardzo fajne nowe playlisty o fantastycznej, interesującej, mądrej i pięknej architekturze. Eee, udostępniajcie nasze filmy znajomym. Pokażmy wszystkim, że architektura to naprawdę dobry pomysł. Do zobaczenia.